Drodzy, znane jest nam dobrze porzekadło, że przyroda rządzi się swoimi prawami. Albo, że ktoś stoi ponad prawem, lub ja jestem prawem. Prawo otacza nas każdego dnia. Są różnego rodzaju prawa. Kodeks cywilny chociażby, czy prawo postępowania karnego, ale prawo znajdujemy również w Biblii, chociażby w kodeksie 10 przykazań. Jest to coś, co zostało nam dane przez Pana Boga, by regulowało nasze życie duchowe, ale także to nasze życie społeczne. Jak wykorzystujemy to prawo jako ludzie? Często bardzo ułomnie, dlatego że nie dostosowujemy się do niego, bądź też nim manipulujemy. Też trzeba wiedzieć, że zakon został nadany z góry, ale człowiek często wykorzystuje to, co dobre, do tego, co jest złe. Znamy słowa Pana Jezusa, że to nie sabat rządzi człowiekiem, ale człowiek powinien rządzić sabatem, czyli dniem wolnym. Jakie jest nasze prawo? Czy poprzez prawo manipulujemy i powiedzmy wprowadzamy w błąd drugiego człowieka, bliźniego? Czy po to służy prawo? Jakie prawo obowiązuje chrześcijanina? Słuchajmy się słowa apostoła Pawła, który w liście do Rzymian w 13 rozdziale tak napisał. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Człowieka powinno obowiązywać prawo miłości. Natomiast to prawo jest, powiedziałbym, na samym dole, na ostatnim szczeblu drabiny, który jest najniżej. Jest dosyć ono wytarte i deptane. A gdybyśmy tak naprawdę założyli, że to prawo miłości rządziłoby naszym życiem, czy dochodziłoby do rozwodów? Czy kłócilibyśmy się między sobą? Jakie byłyby nasze kompromisy? Jak wyglądałoby nasze życie? Czy ofiara cały czas by musiała być ofiarą? Jak wygląda prawo miłości w chrześcijaństwie? Pozostaje to bardzo... Pozostawia ta kwestia bardzo dużo do życzenia. Bo samo chrześcijaństwo jest tworzone przez ludzi. Dlatego też zwróćmy się do Chrystusa, by wypełniać prawo miłości. Bo to nie człowiek powinien być nad prawem, tylko Bóg, który nam daje to prawo po to, żebyśmy się wzajemnie miłowali i uzupełniali. Pozostańcie z Bogiem. Do zobaczenia na nabożeństwie.